kasku. Słuchajcie, dzisiaj zobaczycie, jak udało nam się, czyli mi, ja nic nie robiłem, tylko wgrywałem programy, jak udało się chłopakom z Ekumoda zrobić z tej Alfy Romeo, która jest kubką gruzu. Ta Alfa już powinna być dawno na złomie, lecz postanowiliśmy zrobić tutaj tuning, chip tuning, i w tym filmiku zobaczycie, jaką moc udało się uzyskać z takiego zgruzowanego starego samochodu. Zobaczycie pomiar mocy po modyfikacjach czysto softowych, nic tutaj mechanicznie nie zostało zmodyfikowane. Wydech, dolot, no dobra, wydech jest na przelocie, ale dolot, intercooler, turbosprężarka, wszystko w tym samochodzie jest fabryczne. Również zmierzyliśmy sobie seryjną moc, mam dwa sterowniki. Najciekawsze jest to, że ten samochód, który będąc takim trochę śmietnikiem na kołach, niewielkim kosztem, przeszedł totalną transformację, stał się fajnym, dobrze zapierdzielającym autem po prostu do jazdy. Ten samochód w tej chwili po modyfikacjach jedzie wyśmienicie. Ten silnik pracuje równo, nie ma tu żadnego szarpania, żadnych skoków do ładowania, żadnych wibracji i innych historii. Po prostu ten samochód jedzie wzorowo. Kiedy chcemy, wciskamy pedał gazu do podłogi, korzystamy z mocy, korzystamy z momentu. Kiedy chcemy jechać sobie spokojnie, jedziemy sobie ekonomicznie. No to jest moim zdaniem chyba największa zaleta wszelkich tych turbo diesli nowoczesnych, że po modyfikacji tak naprawdę zyskujemy możliwości, a nie tracimy możliwości jazdy ekonomicznej. No chyba że wkładacie takie mega wtryskiwacze, które bardzo dużo ropy wpuszczają na 500 koni. No to... Alfa tanim kosztem została też doprowadzona do sprawności mechanicznej. To znaczy, że dostała nowy stabilizator. Nie zgadniecie, ile kosztuje nowy stabilizator. Pewnie wyobrażaliście sobie, że jest to jakaś droga rzecz. Mianowicie nowy stabilizator z nowymi tulejami, z nowymi jarzmami tych tulei. To jest koszt 270 zł. To nie jest duży koszt. Alfa otrzymała też nowe amortyzatory. Przednie amortyzatory są po 100 zł, takie budżetowe, no tylne już są trochę droższe. W każdym razie naprawdę niedużym budżetem ten samochód stał się fajnym, sprawnym, zapierdzielającym kombi. Wydaje mi się, że to, co osiągnęliśmy do tej pory, to na tym nie zakończymy tej przygody z tym samochodem. Cóż, moi mili, 163 konie mechaniczne, 311 Nm. To co? Kurde, jakoś szału nie ma chyba, co? No ale to 20 koni więcej niż seria. Coś chyba w tej Alfie, coś jest nie tak jednak. Zastanówmy się. Czy stan filtra mógł rzutować na osiągi tego automobilu? Nie. Ależ skąd, że znów? Tak wyglądają kanały. Jest to zawalone, ale nie wydaje mi się, żeby to tutaj miało wpływ, ta ilość zanieczyszczeń. Jest tego trochę, ale nie ma też jakiejś tragedii wielkiej. Chociaż w sumie, jakby to przemyśleć, tak wygląda kolektor. No trochę jest tego. No dobra, jest sporo. Ale tu patrzcie, już woda zaczęła myć. Dobra, słuchajcie, pora wykonać pomiar. Po bardzo poważnym zabiegu.
czyszczenia kolektora. Postaram się Wam nagrać wydech też w lusterku. Uwaga, trzeci bieg, spacja, poszło. Jakoś mniej tego dymu, co? Ale jakoś łagodnie też pojechał. Proszę bardzo, mamy 155 koni i 267 Nm. Umarł w butach. Dobra, tak to teraz wygląda na tym programie. Turbo już się zaczęło budzić, ale nadal mamy takie niedoładowanie, bo nam nie dociąga do tego, co jest zadane. 2100 obrotów. Zadane 1,4 bara, a jest niecały bar. Następnie, o, dopiero się budzi 2150 obrotów. Masa powietrza już tu jest ładna. Zaczyna rosnąć, 947 mg. I zaraz nagle tutaj, nie wiem co tu się dzieje, już zaczyna spadać. Tu dawka już wskoczyła. Bo doładowanie coś tutaj przestało. Tylko co jest skutkiem czego? Słuchajcie, dopiero zaczyna żyć ten samochód. Od samego początku ta Alfa nie była w pełni sprawna. Ten kolektor naprawdę tutaj rzutował jak cholera. I patrzcie, auto niby normalnie działało, niby normalnie paliło, nic tam się nie działo złego. Ciekawe, ile takich zapierdzielonych kolektorów jeździ na drogach i nawet o tym nie wiecie, że jeździcie z ogromnym problemem. Kurde, to jest inne auto. No niestety dużo pracy czeka z doprowadzeniem do ładu teraz, bo trzeba program robić tutaj od nowa jakby. Kolejny plik się wgrywa do Alfy. No już noc została, tak można powiedzieć. Wychodzi na to, że to ciśnienie do ładowania było zmierzone w plenum kolektora i to było wszystko zafałszowane, ponieważ kanały były po prostu tak zawalone syfem. I cech, kolejny softik wgrany. W tej chwili to 10 soft liczymy od wyczyszczenia kolektora, czyli 10 soft od wyczyszczenia kolektora. Pozbyliśmy się tego bardzo mocnego dymienia, jest teraz naprawdę czysto za samochodem. I z tego co widzę już doładowanie... No... Ciężko powiedzieć, no teraz zaświrował trochę, ale zobaczymy, no wiadomo, to kurde... VNT tutaj zapanować już przy tych dużych przepływach, to się robi herezja. No co, trzeba będzie zmierzyć chama. Dobra moi mili, troszeczkę się bawię dynometem dzisiaj i robiłem pomiary na różnych odcinkach drogi. To troszeczkę pod górkę, to troszeczkę jakieś zafalowanie, takie generalnie troszeczkę różne herezje. Słuchajcie, dochodzimy w końcu do czegoś z tą Alfą Romeo. Żygnęła w tej chwili 180 koni mechanicznych, 340 Nm. Zaczęło to żyć. Geneza problemu, no to jest taka trochę złożona, bo kurczę, dopiero po zamontowaniu tego wskaźnika do ładowania udało się znaleźć jakby tutaj co jest nie tak. Kurczę, on przeładowywał i tracił spól. I dlaczego mi słabo jechał samochód? W trakcie pomiaru, który robiłem, jechał słabo. Natomiast jak jeździłem sobie po mieście, jechał dobrze. I dlaczego tak było? Ponieważ po mieście zazwyczaj zaczynałem jechać powyżej 2000 obrotów. Natomiast jak robiłem pomiar, no to jechałem od 1500. Okazało się, że on po zespulowaniu, czyli turbo budowało ciśnienie, zrzucał troszeczkę przez VNT doładowanie i ta turbina już nie była w stanie się obudzić. On nie był do końca zakresu obrotów, nie był w stanie zbudować doładowania, dymił, nie jechał. W momencie jak ja zaczynałem przyspieszać tym autem powyżej 2000 obrotów, nie było problemu, szedł do odciny i nie dymił za mocno. Także temat jest ogarnięty, w tej chwili mam wgraną mapę, która ucina moment obrotowy w dolnym zakresie obrotów i nagle wszystko stało się piękne
nie ma problemu z przeładowaniem. O. Moi drodzy, przystępujemy teraz do ultimatywnego testu, ponieważ mam podłączony fabryczny sterownik z serią wgraną. Także zobaczymy, co tu się będzie działo. A raczej co będzie się działo. Zmierzymy moc. Zobaczymy, jaka jest różnica pomiędzy naszymi chipami a fabryczną mocą, jaką teoretycznie ten silnik, ten samochód wygeneruje. Pierwsza sprawa to doładowanie. W serii on ładuje, sami zobaczcie. Przede wszystkim moje wrażenie, czyli dupohamownia, no to totalnie nie jedzie, totalnie nie jedzie. Nie wiem, ile on ma. 120 koni może? Coś jak fokus żonki. Zmierzę na swojej miejscówce, ale on mówi, że tu źle, ale ja tu lubię. Spacja i pojechali. Od 1000 obrotów na spokojnie, zobaczmy jak z dymem. Patrzcie, jaka kultura. Patrzcie, ciekawe, jaki ref limiter tu będzie. Nawet nie dokręcił się do końca, to już skróciłem jego męki. Tak, moi drodzy, wygląda seria w tym samochodzie. 122 konie i 262 Nm. To jest dupa totalna. Ale wiecie co, dla pewności zrobię jeszcze kilka pomiarów i żeby się upewnić. Słuchajcie, 121 koni, 274 niuty. No to wychodzi praktycznie na tych dwóch odcinkach wychodzi to samo. Także czy tu mierzę, to praktycznie jest to samo. Uwaga! Moi mili, żebyśmy nie mieli przekłamania. Od razu przepinam sterownik na ten nasz z większą mocą. I robimy pomiar w tych samych warunkach, w tym samym miejscu, żebyśmy po prostu wiedzieli, na czym... O kurde, co tu się zacięło? Na czym stoimy? Dobra, potrzebuję dwóch rąk. Zaczynamy pomiar. No, tu już coś się dzieje, co nie?170 koni, 333 niuty, ale powtórzę ten pomiar, ponieważ mam wrażenie, że on mi trochę nie wyszedł. Także jeszcze na drugim odcinku zrobię to samo. Zobaczcie, na drugim odcinku drogi wyszedł pomiar identycznie. Przecież przed chwilą mieliśmy to samo, 170 i 333 niuty. Aczkolwiek nie przyjmujemy tego, ponieważ ja wczoraj go hamowałem, hamowałem go na innym pliku. Teraz Paweł zrobił kolejny plik. On tam troszeczkę coś tam poobcinał. Nie pamiętam, co on dokładnie zrobił. W każdym razie to jest trochę inny plik. Także przyjmujemy tamte wczorajsze 180 koni, bo tam mieliśmy to powtarzalne, zmierzone na różnych odcinkach drogi. Także to dzisiaj, to 170 koni, 333 niuty, to ja traktuję jako taki test różnych miejsc do pomiaru, ponieważ zmierzyłem, wyszło to samo na dwóch zupełnie różnych odcinkach drogi. Chciałbym tylko wam pokazać, ile razy Alfa była hamowana. Ile pomiarów zostało zrobionych? Zbiornik paliwa cały poszedł. To już jest drugi zbiornik paliwa. Także zaraz wybiorę plik z wczoraj. Czyli dzisiaj zmierzona seria i wczoraj ile on tam miał na tym poprzednim pliku. Do którego oczywiście możemy wrócić w każdej chwili. Proszę bardzo, możemy tu porównać sobie teraz wykresy. Tak to wygląda, tyle zyskaliśmy. 122 to jest seria, seryjny sterownik z wyłączonym EGR-em. 182 konie. Kurde, od cholery my tu zyskaliśmy. Patrzcie, co tu się wydarzyło. Przede wszystkim patrzcie, gdzie przeciągnęliśmy moc maksymalną.
przenosząc, zwiększając zakres obrotów. Ten silnik świetnie sobie radzi w wyższych partiach obrotów. Zobaczcie, tutaj mamy Newta po programie, a tutaj nam się kończyło wszystko w serii. Poza tym seria tu ma jakieś wykasztanienie, a to jest nasz program. Kurde. 60 koni mechanicznych. Newta to w ogóle od cholery. Prawie 100 newta doszło. No fakt faktem, coś z tym, wiadomo, coś z tą Alfą jest nie tak. No serii ona nie trzyma. Jest jakaś niesprawność. Ale mimo tej niesprawności udało się zrobić bardzo fajny przyrost. No i ten Newt jest zajebisty. Jest piękny. Nie ma tu żadnych herezji. Kolejna bardzo ważna uwaga tej serii, tak naprawdę, którą teraz zmierzyłem, to ona wcześniej też nie miała prawa mieć, ze względu na to, że miała zawalony kolektor. Tak jak widzieliście, kolektor był zaklejony, zapchany, więc pewnie ona nawet tych 120 koni nie miała, tylko może jakieś 110. No, to nawet w sumie nie jest śmieszne. Kilka faktów na temat Alfy. Moc seryjna tego samochodu to 136 koni, 310 Nm. Moc faktyczna, jaką ten samochód generował, tak naprawdę zmierzone na koniec całego zabiegu, czyli po wyczyszczeniu kolektora ssącego, który był zapchany, o czym zaraz opowiem. Moc faktyczna 122 konie, 277 Nm. Świadczy to brak serii, czyli tutaj nam brakuje no, tam 15 koni mechanicznych i brakuje nam tutaj 40 Nm. To świadczy o tym, że mamy w samochodzie jakąś usterkę. Pomimo to, że w samochodzie jest usterka, udało się wyrzeźbić z tego pojazdu 182 konie i 357 Nm. To jest plus 60 koni mechanicznych i plus 80 Nm samym softem, samym programem. Trochę to zajęło, ponieważ logowania jazd próbnych było sporo. W międzyczasie były również naprawy. Największym problemem było przekroczenie 160 koni mechanicznych. Normalny soft, który powinien wygenerować przyzwoity przyrost, nie generował tego przyrostu, więc zaczęło się szukanie problemu. Przepływał mi jeszcze GR. GR wiadomo był dawno już wyłączony, jak cała ekologia w tym samochodzie. Osprzęt silnika, wszystko jakby było w porządku. Zajrzeliśmy do kolektora ssącego. Kolektor ssący był zawalony i w kolektorze ssącym zachodziło ciekawe zjawisko i już Wam to narysuję. Pomimo, że samochód nie generował mocy, nie generował przepływu, generował przeładowanie. I to było zastanawiające, skąd brało się to przeładowanie, szczególnie w górnej partii obrotów. I tutaj ciekawostka z budową kolektora w tej Alfie, ponieważ map sensor jest wpięty w plenum kolektora, czyli tu, gdzie mamy główne wejście do kolektora, mamy plenum. Natomiast map sensor mierzy sobie tutaj ciśnienie, jakie panuje w kolektorze. Teoretycznie, jakim silnik jest doładowany, aczkolwiek tutaj mamy runery w głowicy i w kolektorze, które już są wąskie, prowadzą do cylindrów. To jest kolektor bez klap. Wersja całkowicie bez klap i kolektor, który jest rozbieralny. Wyobraźcie sobie, że prawdopodobnie przez to, że tutaj mieliśmy duże złogi zanieczyszczeń, dochodziło do tego, że turbina wtłaczała nam powietrze, masę powietrza. Ta masa powietrza kłębiła się tutaj w plenum, ale przez to, że mieliśmy tutaj dużą restrykcję, ona nie napełniała cylindra, nie generowała przepływu, przez co samochód, silnik po prostu był zatkany. Nie dał rady jechać. Natomiast co zyskiwaliśmy przez to? Mieliśmy przeładowanie. Oczywiście to przeładowanie, ono działa jako taki limiter, więc kiedy sterownik silnika widzi, że jest przeładowanie, wtedy zdejmuje dawkę paliwa, żeby to wszystko uspokoić, żeby silnik nie wybuchł. To my oczywiście wyłączyliśmy, ale to nic nie dało. Też padał w tryb awaryjny, jak było przeładowanie, to też wyłączyliśmy ten tryb awaryjny. Ale to też nic nie dało, po prostu nie generował mocy, nie chciał generować mocy. Po wyczyszczeniu tego kolektora, po wyczyszczeniu tych runerów nastąpiła totalna zmiana, ponieważ wszystkie mapy, które robiliśmy do tej pory na zatkanym kolektorze, wszystkie modyfikacje, trzeba było jakby wyrzucić i zacząć całą pracę od nowa.
i dopiero od tego momentu zaczęło się, od momentu wyczyszczenia kolektora, dopiero zaczęło się robienie mocy w tym samochodzie. Przede wszystkim po wyczyszczeniu kolektora, co jest ciekawostką, samochód stracił moc. Jak to wyjaśnicie? Dlaczego samochód stracił moc? Przecież kolektor został odetkany, no to powinien mieć więcej mocy. Tymczasem po odetkaniu kolektora wyjechałem na drogę 155 koni, a wcześniej było 160. O co chodzi? Wyobraźcie sobie, że przez to, że mieliśmy tutaj restrykcje, turbina wcześniej wstawała i mapa sterująca zmienną geometrią musiała być wręcz okrojona. I w momencie, kiedy my odetkaliśmy ten kolektor, ta okrojona mapa do ładowania spowodowała, że on przestał generować to ładowanie i trzeba było wrócić jakby do serii i od tego momentu modyfikować. Skoro seryjny mod nie dał oczekiwanych wzrostów, doszło hardkorowe dołożenie paliwa. Paweł zadał taką dawkę paliwa, która teoretycznie miała spowodować, że silnik stanie dęba od nadmiaru paliwa. Co się jednak okazało? Silnik zamiast stanąć dęba zaczął zapierdzielać, zaczął generować moc i wtedy mieliśmy już 170 koni mechanicznych, już mieliśmy bardzo fajny przyrost. Następnie trzeba było doszlifować troszeczkę ten program z tego względu, że turbina miała coś takiego jak overboost, czyli w momencie, kiedy wstawało doładowanie, to też udało się dopiero z KTS-em, nie dało się tego zlogować, dopiero udało się to zlogować analogowym wskaźnikiem doładowania, dało się to zobaczyć, że turbina overboostowała, następnie po tym overbooście, kiedy spadało doładowanie, ona nie była już w stanie znowu się wzbudzić i wygenerować momentu obrotowego. I powstało takie ciekawe zjawisko, że w momencie, kiedy przyspieszałem, robiąc pomiar hamownią drogową, przyspieszałem od 1000 obrotów, samochód nie generował mocy. Natomiast jeśli dokonałem przyspieszenia od 2000 obrotów, kiedy już było po tym overbooście, po tym przeładowaniu, samochód jechał jak szalony. Przez jakiś czas nie mogłem tego zrozumieć. Dopiero po zamontowaniu wskaźnika do ładowania okazało się, że coś się dzieje rzeczywiście w tym kolektorze. Niestety ta alfa jakoś się zwiesiła i tylko KTS się z nią łączy i ta częstotliwość próbkowania tych danych jest słaba strasznie. Nie dało się tego tak naprawdę w logach zobaczyć. Dopiero analogowy wskaźnik do ładowania pokazał, co się dzieje. No już na tym etapie z Pawłem udało się. Paweł zmniejszył zadany moment obrotowy przy wstawaniu turbosprężarki, przez co ona zaczęła łagodnie wstawać. Złagodził tam te mapy korekcyjne dla przeładowania, czyli zrobił tak, że bardziej sterownik stał się tolerancyjny dla tego przeładowania i ten silnik zaczął trzymać doładowanie. Seryjne doładowanie w tym silniku to jest okolice 1,1 bara, w tej chwili jest 1,6 bara zadane, także o pół bara zwiększone doładowanie. I zniknął problem, alfa wygenerowała moc i co jest najważniejsze, alfa jest niesprawna. Ta moc wygenerowana tutaj jest z niesprawnego silnika, ponieważ cały czas w tle mamy to, że on nie ma serii, ten silnik. On nie trzymał nawet serii. Prawdopodobnie niesprawnością tego silnika są wtryskiwacze, które zamiast rozpylać paliwo, to je po prostu leją. Dlatego też ta moc jest zrobiona dymnie. Dymi ten samochód dosyć, to w zależności od tego, jak mocno wciskamy pedał gazu, dymi, ale przyrost moc jest. W każdym razie troszeczkę perypetii tutaj było. W tym momencie jesteśmy na takim etapie, że będzie duża turbosprężarka wstawiona, taka z 200-konnej alfy 2,4 JTD oraz zregenerujemy prawdopodobnie w tym samym momencie wtryski i zobaczymy, co jeszcze uda nam się wykrzesać z tego silnika 1,9 JTD, zanim wybuchnie. Także zanim zaczniecie pisać komentarze, że a mała moc, to pamiętajcie o tym, że to jest moc wykrzesana z silnika, który jest niesprawny, który nie trzymał serii, ale naprawdę powiem wam, te 180 koni w Alfie już w tej chwili to jest naprawdę niezła rajdówka. Także w kolejnej części na temat Alfy Romeo będzie już duże turbo i będą zregenerowane wtryskiwacze i no, ja mam nadzieję, że chociaż 200 plus będzie, ale to nie wiem, zobaczymy.
Jeszcze w mało romantyczny sposób wam przedstawię, co mi Paweł powiedział, co mi Paweł napisał, co zostało zmodyfikowane w sterowniku. I uwaga, to jest tak. Odnośnie do ładowania, usunięte limitery odchyłki chwilowej przeładowania, niedoładowania ze względu na słabą odpowiedź aktuatora VNT. No, mówiłem o tym. Zmienione człony regulacyjne PID w celu łagodniejszych korekcji odchyleń od ciśnienia do ładowania zadanego. Chodzi o to właśnie, że ten PID to jest sterowanie tym VNT. Jeśli on zbyt agresywnie zdejmie to, spróbuje zdjąć to doładowanie, to wtedy tracimy z pula i już nie wstaje ta turbina. Ona już nie da rady wstać, kiedy spadło. Jakby takie prawa fizyki działają na ten wirnik w turbosprężarce. Wkodowany ma sensor 4 bar, no to taka oczywista oczywistość. Zadane doładowanie 1,6 bara z miękkim limiterem 1,9 bara, limiterem absolutnym 2,1 bara. Chodzi o to, że od 1,6 do 1,9 bara nie będzie zdejmowało dawki paliwa, dopiero przy 2,1 bara zacznie zdejmować dawkę paliwa, żeby silnik nie wybuchł, raczej turbina, żeby nie wybuchła, bo to turbina by wybuchła. Przeskalowane mapy, prekontrolne mechanizmu zmiennej geometrii dla warunków pracy do 90 mm sześciennych. Przeskalowane mapy prekontrolne. To znaczy, że sterownik po prostu został dopisana część mapy w sterowniku, która normalnie w seryjnym sterowniku nie istnieje, ponieważ do niczego nie jest potrzebna, bo seryjny ma tylko 136 koni, a jeśli chcemy ładować więcej powietrza, chcemy ładować więcej paliwa, to musimy część mapy po prostu wygenerować od nowa. Dopisać mu, żeby on miał ten obszar, w którym może się poruszać. Odnośnie wtrysku, przeskalowanie kalibracyjnych map duracji czasu wtrysku do 100 mm sześciennych, to jest to samo, o czym wspomniałem przed chwilą. Przeskalowanie map wyprzedzenia kąta wtrysku dla obszarów pracy do 90 mm sześciennych. Tak samo on musi mieć obszar pracy, ponieważ zwiększył się obszar pracy do tych 90 mm sześciennych, no to pozostałe mapy, tak jak na przykład tutaj SOI, czyli Start of Injection, trzeba było dopisać część mapy, żeby sterownik mógł się w tym danym parametrze poruszać, żeby nie było na ślepo, bo normalnie gdyby to nie zostało zmodyfikowane, ma tam sobie jakąś mapę czasu wtrysku, ta mapa się kończy przy pewnej dawce, my nagle mamy dawkę większą i ten czas wtrysku by spadł na jakąś wartość domyślną, przykładowo 0 kąta wtrysku, nagle by kąt wtrysku wyszedł na 0. Ograniczenie przedwtrysków pilotujących dla dużych dawek wtrysku od wcześniejszych prędkości obrotowych. Pre-injection to jest takie coś, żeby silnik miękko pracował. Tutaj Paweł zrobił coś takiego, że usunął przedwtrysk po to, żeby ta dawka paliwa, ponieważ dawka paliwa jest większa i sam wtrysk trwa dłużej, to żeby jakby nie tracić czasu na ten przedwtrysk, który zmiękcza pracę i powoduje, że silnik jest kulturalny, zlikwidował to całkiem, powodując, że pełna dawka idzie jakby wcześniej. Podniesienie wysokiego ciśnienia paliwa do granic możliwości pompy CP wraz z poluźnieniem odchyłek wartości zmierzonej od zadanej, ciśnienie bla 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 bla. Podniesienie to ciśnienia ogólnie w ostatnim pliku to nic nie pomogło, prawdopodobnie ze względu na to, że mamy te wtryskiwacze wywalone, także to nie dało nic. Także podniesienie wysokiego ciśnienia w tym przypadku jest na minus. Prawdopodobnie przy sprawnych wtryskiwaczach można by się dopatrywać w tym jakiegoś zysku. Teraz podpunkt limitacje. Zachowana standardowa logika układu kalkulatorów momentu obrotowego dla danych dawek wtrysku. Twardy limiter prędkości obrotowej z wyzerowaniem map strat napędu celem maksymalizacji efektu odcinki. Czyli twarda odcinka. Zachowana standardowa logika układów kalkulatorów momentu obrotowego dla danych dawek wtrysku. Po prostu chodzi o to, że jest to chip zrobiony po bożemu, a nie tak, że po całości zmienia się jakąś mapę kalibracyjną, żeby więcej ropy wchodziło. To tak nie jest. Jest tak, że jest przeliczona masa i do tej masy jest odpowiednia dawka. Maksymalna. To tak śmiesznie. Można jeszcze dopisać kompensację współczynnika lambda w sposób gwałcący celem dopasowania do wyjebanych jak traktor w stodole u Chrisa wtryskiwaczy. To jakby wspomniałem już wcześniej o tym, bo właśnie on w pewnym momencie po wyczyszczeniu kolektora nie mógł wygenerować mocy, więc właśnie diagnostycznie w pewnym momencie została ta lambda zadana tak, żeby silnik stawał dęba i nagle samochód zaczął jechać.
Także po prostu to może świadczyć, że właśnie wtryskiwacze są uszkodzone. Tak na 99% to jest, można powiedzieć, że pewne, aczkolwiek w życiu wiecie jak to jest. Niczego nie można być zawsze na 100% pewnym. Także w następnym odcineczku na temat Alfy zobaczycie już duże turbo, wtryski po regeneracji i nie wiem co, sprzęgło wybuchnie, płośkę ukręci się, nie wiem co tam będzie dalej. Tam ogólnie skrzynia biegów jest uszkodzona. Dawajcie łapki w górę, subskrypcje, udostępniajcie filmiki na Facebooku, żeby było dużo wyświetleń, chociaż wyświetleń nie ma u Chrisa w ogóle ostatnio, ale no nie wiem, róbcie coś. Dzięki za oglądanie, narka. Słuchajcie, akcja jest taka, rozmawiałem teraz, dzwoniłem do Patryka z Ekumoda i akcja jest taka, że chip za darmo dla jednego z was widzów, haha, dokładnie, chip za darmo dla kogoś z was zrobiony u profesora przez chłopaków z Ekumoda, za free, prawdopodobnie filmik z tego byłby też nagrany w silniku 1.9 JTD. O, taki warunek, takie ograniczenie trochę, tylko w 1.9 JTD-ku. Zobaczymy, może w przyszłości taką akcję, takie coś się powtórzy. Każdy z was ma szansę, wystarczy napisać na maila, którego macie w opisie, dlaczego chcesz tego chipa w swojej Alfie albo Fiacie mieć, po prostu. A ja wybiorę któregoś z was i zrobimy chipa za free w waszym samochodzie. Chip za free. Nie wiem, trzeba jakąś nazwę na taką akcję wymyślić. Chip za free, free za chip, darmowy chips, nie wiem. Sami sobie wymyślcie nazwę tej akcji, w każdym razie chip za darmo dla kogoś z was, u profesora. No trzeba będzie przyjechać do profesora samochodem, no i przynajmniej 1-2 dni ten samochód będzie potrzebny, w zależności od tego w jakim jest stanie, to chwilę zajdzie zabawy, żeby to zrobić. No ale to już szczegóły do omówienia. Piszcie na maila, jeśli chcecie coś takiego od profesora i od chłopaków z Ekumoda dostać. To tyle. Narka.